Siemanko pomadowe świry, witam w kolejnym filmie, witam w kolejnej recenzji. Dzisiaj wracamy do marki Graham Hill, a testować będziemy glinkę do włosów, czyli Maggots Rough Clay. Zapraszam do testów i recenzji. Glinka do włosów Maggots Rough Clay. Jest to produkt marki Graham Hill, który powinien zapewnić naszym włosom matowe wykończenie, nadać włosom fajnej tekstury i utrzymać włosy w ryzach przez cały dzień. Tego byśmy spodziewali się oczywiście po produkcie z mocnym chwytem, za jaki ten uchodzi. Zaraz te wszystkie właściwości będziemy sprawdzać, czy faktycznie ta glinka takie nam efekty zapewni. Także zapraszam. Ktoś na Facebooku pod zdjęciem tego produktu zapytał mnie, co oznacza słowo maggots. Spieszę z wytłumaczeniem, że z angielskiego jest to po prostu słowo oznaczające larwy czy robaki. Domyślam się, że osoba, która o to pytała, miała pewnie bardziej na myśli to, dlaczego producent użył takiego słowa, żeby nazwać produkt do stylizacji włosów. Powiem szczerze, że szukałem długo i nie doszedłem do tego. Także przyznam się bez bicia, że nie mam pojęcia, dlaczego ten produkt nazywa się Maggots. Jeśli wy macie jakieś propozycje albo dokopaliście się do jakichś cennych informacji, podzielcie się tym ze mną w komentarzu. Wtedy będę mógł uzupełnić swoją wiedzę. Na pewno ten produkt nie zawiera w środku robaków i również po nałożeniu na włosy tej glinki nie wyjdą nam na włosach robaki. Tego się nie musimy bać. Co do opakowania, tutaj nie będę się rozwodził nad tym. Jest to plastikowy pojemnik o pojemności 75 ml. Jedyna różnica, jeśli patrzeć na inne kosmetyki marki Graham Hill, czy inne produkty do stylizacji włosów, różnica widoczna jest tylko w tym okręgu, w tym pierścieniu na wierzchu, który w tym wypadku jest taki, powiedziałbym, lawendowy. Jeśli natomiast chodzi o konsystencję glinki Maggots, powiem szczerze, że przypomina ona bardzo inne produkty tego typu. Jest to taka masa, dosyć zbita, nieco kremowa. Wybieranie raczej nie sprawia problemu, jak widzicie. Produkt, powiedziałbym, że jest nieco podobny do Hans de Fuko Quicksand i delikatnie do American Crew Molding Clay. To dlatego, że ma w sobie taki woskowy feel, ale jednocześnie wyczuć da się podczas rozcierania taką jakby sypkość, piaskowość, tak jakby w tym produkcie znajdował się piasek, coś takiego. Jeśli chodzi o zapach glinki Maggots, nie pachnie ona jak robaki, nie pachnie też ziemią, tak jak powiedzmy Baxter of California. Zapach, powiedziałbym, że jest bardzo przyjemny, delikatny, taki miętowy. Bardzo świeży, naturalny, miętowy zapach. Co do składu, Graham Hill Maggots Rough Clay generalnie oparty jest o wosk i glinkę kaolin. Reszta składu, dokładna rozpiska oczywiście do czytania na blogu. A teraz przejdźmy do nałożenia produktu na włosy. Producent zaleca nakładać glinkę na włosy suche. Pisze też, że jest ona przeznaczona do stylizacji fryzur krótkich. No i w szczególności do włosów cienkich, delikatnych. Także jeśli ktoś z was posiada ten typ włosów, być może ten produkt go zaciekawi. Ok, glinkę będziemy nakładać oczywiście na włosy suche. No i co? Zaraz zobaczymy sobie efekty.
Glinkę aplikuje się na włosy bardzo łatwo. Tak jak wspomniałem wcześniej, ma ona taki woskowy feel. Można by powiedzieć, że nakłada się na włosy jak pomada woskowa. Natomiast w dłoniach da wyczuć się właśnie taka jakby piaskowość. W tym względzie produkt przypomina mi, tak jak wspomniałem wcześniej, Hans de Fuko Quicksand, który testowałem na początku mojej przygody z pomadami i z tym kanałem. Gdzieś do góry zostawię wam recenzję, jeśli jesteście ciekawi. Tak czy siak, aplikacja bezproblemowa. Produkt fajnie siadł na włosy. Jak widzicie, od razu widać naprawdę fajną teksturę włosa. No i co? Zobaczmy sobie może teraz efekt z produktem na włosach w zbliżeniu. Efekty, jakie możemy uzyskać z klejem Maggots, to zdecydowanie tekstura, którą uwydatnia oczywiście dobre cięcie włosów. Natomiast produkt faktycznie nadaje włosom bardzo fajnej tekstury. Jeśli chodzi o chwyt, przy włosach krótkich ciężko, żeby nie był on mocny. Natomiast kiedy testowałem pomadę jeszcze przed ścięciem włosów na włosach dłuższych, ten chwyt nie był wyjątkowo mocny, powiedziałbym, że był na poziomie średnim. Natomiast jeśli chodzi o wykończenie, tutaj producent mówi o matowym finiszu. Ja bym powiedział, że produkt ten w początkowej fazie daje bardzo naturalny połysk, który stopniowo w ciągu dnia gdzieś tam jakby wysycha, matowieje. Być może właśnie jest to spowodowane tą taką piaskowością tego produktu. Nie wiem, czy jest takie słowo, wymyśliłem sobie. I pod koniec dnia te włosy faktycznie mogą być matowe. Natomiast generalnie nie ma różnicy między momentem, kiedy nakładamy pomadę na włosy, właściwie glinkę, a patrzymy na siebie w lustrze pod koniec dnia, ponieważ te włosy, przynajmniej u mnie przy tak krótkiej fryzurze, jak mam teraz przy kropie, generalnie nie zmieniają się w ciągu dnia. No chyba, żebym strasznie je ręką zmierzwił, wtedy faktycznie mogłyby wyglądać inaczej, ale generalnie ten film, który widzieliście, pokazuje włosy i po aplikacji, i właściwie pod koniec dnia wyglądały tak samo, więc nie zarzucam was już kolejnym klipem. Co do zmywania tego produktu z włosów, tutaj powiem, że zmyć jest go troszkę ciężej niż powiedzmy testowanego wcześniej przeze mnie Cavaliera czy inną glinkę do włosów, na przykład Baxtera. To dlatego, że właśnie przez ten taki wspomniany wcześniej przeze mnie woskowy film mamy wrażenie, że zmywa się pomadę woskową z włosów. No i generalnie nie jest tak, że trzeba jakoś specjalnie wysilać się i używać specjalnego szamponu do zmywania tych pomad woskowych. Natomiast oczywiście szampon plus odżywka jak najbardziej jest w tym wypadku zalecany. Co do ceny, tak jak reszta produktów do stylizacji włosów marki Graham Hill, Rough Clay Maggots znajdziecie w sklepie EKF 24 za 59 zł. Zaznaczam też, że przez cały rok 2018 darmowa dostawa. Tak więc, podsumowując, nasz klej Maggots. Konsystencja bardzo podobna do innych produktów tego typu. Nieco zbita taka jakby masa. O takiej trochę piaskowej, trochę kremowej, plastycznej konsystencji, beżowym kolorze. Jeśli chodzi o zapach, tutaj akurat bardzo przyjemny miętowy,
wybieranie bez problemu, aplikacja na włosy również bez problemu. Od razu na włosy wskakuje fajna tekstura. Wykończenie początkowo jest z naturalnym połyskiem, pod koniec dnia włosy stają się matowe. Jeśli chodzi o chwyt, tutaj na włosach krótkich faktycznie jest mocny, przy włosach dłuższych wypadał on średnio. Zmywanie raczej bez problemu, szampon plus odżywka i glinka powinna z włosów zejść. Komu poleciłbym ten produkt? Zdecydowanie osobom, które mają włosy cienkie, osobom, które szukają sposobu na fajną, krótką fryzurę, które szukają tekstury na włosach. Może niekoniecznie takiego pełnego matowego wykończenia, ale takiego bardzo naturalnego, może na początku właśnie z takim delikatnym połyskiem, no i generalnie do fryzur raczej takich roztrzepanych messy. Jak na glinkę do włosów, również cena jest dosyć przystępna, także w linku na dole znajdziecie, właściwie w komentarzu, w opisie do filmu, tak, znajdziecie link, gdzie możecie zakupić ten produkt. I co? Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę. Zapraszam Was również do subskrypcji kanału. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, albo jesteście nowi na moim kanale, widzicie mnie pierwszy raz, zachęcam do kliknięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi materiałami. Z mojej strony to wszystko w tym odcinku. Zaglądajcie do mnie na bloga, na Instagram. Zajrzyjcie na Facebooka marki Graham Hill, na stronę EKF. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!